Dowiedziałem się, że renegaci najprawdopodobniej pozbyli się zwiadowców, którzy obserwowali ich na polecenie Rodericha. W związku z tym kapitan zdecydował się na stanowcze kroki. Mam wyruszyć na czele oddziału uderzeniowego, łopanie, i pozbyć się zdrajców. A jakiś awans dla mnie? Przed taką akcją. Nie ma dla mnie awansu? Kurde, co tak słabo? A ten co chce? Marvin! Timo? Co ty tu robisz? Wychodzi na to, że tak samo jak ty, zostałem strażnikiem. Nie spodziewałem się zobaczyć cię w tym pancerzu. Witamy na pokładzie. O, przestań. Nigdy więcej na żadnym pokładzie. Teraz już tylko suchy ląd. Słuchaj, widzę, że masz dużo więcej doświadczenia ode mnie. Może mógłbyś nauczyć mnie czegoś o walce, co? Jasne, nie ma sprawy. Dobrze. 5 wklętonki dostałem. Wiedzieć? Zanim poznasz bardziej zaawansowane tak, techniki, przemierza się zrobiły. Powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Ja nie dołączyłem do kuszników. Pewnie, ale nie ściskać jej na siłę. Cała jej skuteczność pochodzi od ciebie i musisz o tym pamiętać. Nie zapominaj, że przeciwnik nie będzie stał jak kołek. Musisz być oswojony z ciężarem broni, a wtedy będziesz szybszy i bardziej zaskakujący. Wielkie dzięki. Będę o tym pamiętał. Dobra. Nowej zbroje jakąś. Powinienem dawno awansować. Czemu ja nie mam nowej zbroi? Co jest? Halo. Wiem, że po tej misji awansuję, no ale... Come on. Ej, ty. No to się niczego nie dowiem. Miałem się iść przespać, ale w sumie on mnie może uzdrowić, nie? Nie po sprawie. Dobra. Grupa uderzeniowa. Idziemy. Kto by pomyślał jeszcze kilka tygodni temu, że teraz to ja będę przyjmował rozkazy od ciebie. Od czego chcesz zacząć, Marvin? Ilu mamy ludzi? Łącznie z tobą jest nas 6. Większa grupa będzie zbyt łatwa do dostrzeżenia przez renegatów. Im później się dowiedzą o naszym nadejściu, tym większe szanse mamy. Sam dobrałem tych ludzi. To jedni z najlepszych szermierzy, jakich mamy. Co przekazali zwiadowcy przed zniknięciem? Renegaci jak szczury cały czas kryli się w jaskini. Niestety zwiadowcom nie udało się znaleźć żadnego wejścia, oprócz 2 dokładnie strzyżonych drewnianych bram. Jakie podejście proponujesz? Podzieliłbym nasz oddział na 2 mniejsze grupy uderzeniowe. Każda z nich zakradnie się do jednego z wejść i zaatakujemy jednocześnie. Renegaci stracą obie potencjalne drogi ucieczki. Po tylu dniach w wilgotnej jaskini, bez świeżego jedzenia czy powietrza, zaatakowani z zaskoczenia nie będą mieli najmniejszych szans. Brzmi to rozsądnie. Wiedziałem, że spodoba ci się ten plan. Pozostaje jeszcze tylko ustalić, od której strony. Górnego. Zaatakuję od strony górnego wejścia. To chyba mamy wszystko ustalone. Najlepiej zrobimy, jeśli każdy z nas wyruszy osobno. Nie ma co ryzykować wykrycia. Spotkamy się na miejscu o zmroku. I spotkamy się na miejscu. Razem z oktawym i niewielkim oddziałem strażników mamy uderzyć na kryjówkę renegatów. Zdecydowałem się zaatakować ze strony górnego wejścia, tego, którym ostatnio dostałem się do środka. Na miejsce powinienem stawić się u nocy. Podejrzewam, że ktoś zginie. Tak coś czuję. Niech żyje król! Tak, tak, niech żyje. Dobra, teraz on będzie najbliżej tam. Wiecie, zobaczmy... Zobaczmy mapkę. Czemu nie mogę mapy otworzyć? Dziwne. Mapa wyspy Archolos. Dobra. Chwila, gdzie to było teraz? Nie pamiętam, gdzie to było.
Ale chyba wiem, jak się tam dostać. Muszę się przenieść. Nie tak. Ja chyba, tak, bestie już upolowałem. Na farmę Bermara miałem iść, ale dobra, zrobimy najpierw to uderzeniowe. Hej! Tu jest farma Bermara. Nie ma mowy, chłopcze. Wyruszanie tam teraz to samobójstwo. Co się stało? Czemu do Bermara nie można? To ciekawe. Moje zdanie już znasz. Czy zechce mi pan? Potrzebna mi tylko jedna sztuka złota. Trzymaj. Dziękuję. Niech Hinos ma pana w opiece. Czy upolowałem właściwą? No nie wiem, taką jakąś mechanicznie zmienioną. To jest niewłaściwa bestia? Jest jeszcze inna? Dobra, to muszę iść tam z buta chyba. Na tą farmę Bermara. Znaczy ona opancerzona była, nie mechaniczna. W ten sposób. No co ty? A gdzie jest prawdziwa bestia? Tam jeszcze raz wtedy trzeba pójść, czy jak to? To samo miejsce. Znowu. Znowu ci goście. Kulka. Kurde, chwila. No ładnie mnie zaatakowali. No może tak? Co jest? Co to miało być? No. Naprawdę? A można to jeszcze ją znaleźć, czy nie? Czy to już jest poza danku? To sobie mogę. Liścik. Bo szarlotka to nie za dużo. A to jakieś dodatkowe zadanie będzie? Jednak o tej bestii? Ty, to brzmi ciekawie. Dobra, to zrobimy to uderzeniowe. Tutaj sobie te potworki to powybijam kiedy indziej. A, tylko że ja w ogóle idę gdzie indziej. Czy trzeba? Było blisko. Znowu.
Dobra, nie są szarlotki. Dawać. Okej. Nie wiem, wiesz, czy wszystko znalazłem? Nie pamiętam, bo trochę przerwę miałem od Goticzka. I dawno to było. Ale brzmi ciekawie, kurczę, mam nadzieję, że znalazłem wszystko. No nie, no znowu oni. Znowu jedni z tych przeklętych łowców nagród. To on! Nie dajcie się nabrać! Jakoś tam puszę, żeby zasłonić. Idealnie, ty. Co jest? Było idealnie. Kurde. Dorwał mnie. Ale nie wiem, czemu zaczął mnie trafiać. Bo ten... Bo nie powinien. Ja się wybiję sobie tej i gdzieś tutaj stanę. Dajcie się nabrać. Jakiego ślizga zrobił do mnie. On dziwnie atakuje, bo tak podwójnie, ale z opóźnieniem. To nie mogę teraz pojedynczo. Coś zjadł. Szarlotki. Let's go. Co tam się dzieje, że nie mogę tam iść. Zapiszemy. A ty, a coś czuję, że Volker z renegatami będzie współpracować. O, ścierwojady tu siedzą. Nie! Nie ma czego plądrować. Dobra, teraz tak. Jak? Pójdę najpierw na tą farmę zobaczyć, co tam... Orkowie!
O Jezus, przytwarz. Nie! Co jest? Naprawdę orkowie zniszczyli farmę? O kurde. Co? Zapiszę i... Chociaż nie wiem, czy my tam damy radę tym orkom wszystkim. Cała farma jest przejęta. A wiatrak się dalej kręci. Wie, czy oni uciekli? Kusznicy? Serio? No bez szans. Zostawimy to na razie. Co? Nie pamiętam, jak tam się wchodzi. Bo tu jest wejście od dołu. I ja pamiętam, że to jest wejście od dołu, a jak się tam od góry wchodzi? Teraz spróbujemy. Kurde. Właśnie opowiadałem wam... Jest w ogóle ktoś? Jesteś Wito? Hej. Bo... byłem ostatnio w tym... w centrum handlowym i były pokazy pająków. Czego ty szukasz? Odejdź! I powiem wam, że na pokazach pająków dali na rękę pająka. I powiem wam, że nie spodziewałem się tego, ale... Taki pająk w dotyku jest całkiem fajny, całkiem miły, jest taki mięciutki i delikatny, on tak powoli mi szedł po ręce. Wziąłem na chwilę, wrzucałem na Instagrama, jeśli... No, co jest? Wrzucałem na Instagrama, jeśli ktoś ma, ale później może wrzucę jeszcze na tego, na Discorda, w sumie nie pomyślałem o tym. To on! Nie dajcie się nabrać! Kurde, oni tu w trójkę, no dobra, w dwójkę przyjdą, bo jeden jest kusznikiem. No tych trzech naraz to nie będzie łatwo, ale podejrzanie dziwne jest to, że oni właśnie tutaj są i tak mi się wydaje, że oni raczej będą współpracować z renegatami, ci ludzie w Volkera, nie? Okay. I podejrzewam, że jakbym przeczytał coś tutaj, to bym może coś się też... Czegoś ciekawego dowiedział. Pan pewnie byłby martwy, gdyby na mnie wszedł. Nie no, ale to wiecie, to była ta. To był ptasznik. Tylko taki ładny, pomarańczowo-czarny. Samiczka. Czemu nie używam miks tych runek do leczenia? Nie no, ale ja wiecie, ja też nie lubię jakoś pająków. Ale... Fajny był, taki milutki. Milutki pajączek. Mógłbym mieć takiego, bo on tak spokojnie chodzi. Nie to jak, że zapierdziela, że masz zawał serca, jak takiego widzisz.
Ale tak fajnie, delikatnie i po malutku właśnie chodził. Miał takie mięciutkie nóżki. Kurde, na hita jestem. Blisko. Pójdę się przespać. Oszczędność. Jak zwykle. Jadem wolnie, to nie ma co zbierać. Nie, ptaszniki ogólnie nie są tak bardzo jadowite chyba, ale nie wszystkie wiadomo, bo ptasznik to jest taki trochę rodzaj, nie konkretna rasa, że tak powiem. Ale nie wszystkie są jakieś strasznie jadowite. Mają tam ten swój jad, że będziesz czuć jakiś ból później lekki, ale to przechodzi, to nie jest jakiś taki groźny dla człowieka. Oglądałem sobie takich właśnie troszkę programów o tych pająkach. Naprawdę, ludzie mają pająki, gryzą ich te pająki nieraz, ale one są dosyć spokojne też. A pająku nie było co zbierać. Nie, ale powiem ci, że pajęczynę puszczała troszkę. Bo wiadomo, no nie byłem tam jedyny, który brał na rękę i tam ktoś chyba jak wziął, to puściła pajęczynę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Dobra. A może bym sobie przeczytał ten list gończy jeden. Bo może coś do notatnika się pojawi. Liścik. Nie, po prostu nasza twarz. No i dobra. Teraz tak, zapiszemy. Co to robi pies gończy? Nic tu nie ma. To sam. Są brzytwiaki, czy to są smocze ścierwojady? Też smocze ścierwojady, smocze zębacze. Brzytwiaki, dobra. Były smocze ścierwojady? W ogóle? Chyba były gdzieś. Tylko nie wiem, czy nie w trójce. Okej. W moim śnie były. No jak to, nie było smoczych... Nie było smoczych ścierwojadów? Kurde, nie lubię tych z taką bronią dwuręczną, bo oni ten drugi atak mają tak opóźniony, że on często trafia po prostu. Ale to nie tutaj. Ja muszę znaleźć taką zatoczkę. Teraz nie wiem gdzie, no i ona powinna być. Tak bez dźwięku mnie leczy. Dziwne. Hej Justyna! Witamy, witamy! Co tam słychać? Myślałem, że dzisiaj nie zobaczymy kogoś z tych ze stałych bywalców.
O! O bogowie! Walka! No nie mogę, no. Dobra, udało się. Dzięki? Czy coś? Wychodzi na to, że mnie uratowałeś. No właśnie. Przyjmij ten mały podarek. Możesz też zerknąć na moje towary, ale decyduj się szybko, bo czas mnie goni. Pocha. To zapiszemy i ja bym zobaczył te książki, chociaż drogie nie są. Nikogo nie było z bywalców? Vito jest i chyba tyle. Czy ktoś jeszcze był wcześniej? Pan Amadeusz wpadł w sumie, ale to na chwilę. Kacper wpadł też na chwilę, więc... No tak nie za wiele. Może było ludzi... Na gobliny... Na wilki... A dobra, wczytaj mnie to. I tak już to wszystko czytałem. Kraniki się już długo ciągną, no trochę się ciągną, fakt. A już jesteśmy na takim endingu, jakiego chyba jeszcze nie było. Naprawdę jeszcze dużo zostało? To fajnie. Zapiszemy. No jak tam się idzie? Nie. O, dobra, trafiłem w końcu. Dobra. To jeszcze za rok poglądamy, jak Marvin walczy. No może i tak. Ja bym chętnie zaczął w tą serię Harry'ego Pottera. Jakoś tak mam ochotę, ale boję się, że ciężko będzie znaleźć te wszystkie części. Nie wiem. Dobra. Krew o wino. Nikogo tutaj nie ma. Przyszedłem za wcześnie. Powinienem wrócić tu wieczorem. Tak jak się umawiałem. Aha, dobra. Wieczorem umówiłem tutaj. Wszystko fajnie, tylko czy ja znajdę teraz tu jakieś łóżko? Gdzie ja jestem? Ławka. No ta, tylko że chyba żadnej nie znajdę. Tutaj wcześniej była ta kopalnia. Chyba tu się prześpię. Doszło do mnie to i owo. No fajnie, ale tu chyba nie ma łóżka nawet. A tu nie usiądę. No jest. Ja ma, wyśpię się w twoim łóżku. Północy. Wynocha z mojego łóżka. Tak, idź sobie spać. Diabeł był ostatnio. Na ostatnim streamku chyba był. Posiedział chwilkę. Oczywiście, że był w sumie. Dał przecież donajcika takiego dobrego. To chyba było właśnie na ostatnim streamie.
o ile pamiętam. Gdzie są wszyscy? Myślę, że oni chcą robić atak na ten. No właśnie, i stoją przed samymi drzwiami. Strażnicy miejscy. Bez właściwego klucza nigdy... Jak ja mam teraz tu wejść? Rusza. O, dobra. I oni otworzą. Do boju! Ty, co jest? Nie ma ich tu. Nie ma czego plądrować. To ciekawe. Książki spalone. Ty, oni wszystko wiedzieli, oni mają wtykę. Normalnie mają wtykę. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Jakie więźniów zostawili? Nie ma czego plądrować. Zwłoki. Aha, nie zostawili. Niczego tu nie znajdę. Marvin, wiesz, co się tutaj dzieje? Gdzie są ci parszywi renegaci? Po renegatach ani śladu, ale znalazłem naszych zwiadowców. Cholera, dotarliśmy zbyt późno. Nie tylko pozbyli się naszych ludzi, ale też zdążyli uciec niepostrzeżenie. Tupielce musiały zwęszyć ciała i wedrzeć się do środka. Jakiś pomysł, co teraz? Roderich nas powiesi, jeśli ich nie dorwiemy. Rozejrzę się za jakimiś poszlakami w drugiej grocie. Wy przeszukajcie resztę jaskini i teren obok niej. Dobra, zobaczmy. Czy ja coś tu znajdę w ogóle? Potrenujmy. Wygląda jak secret. Trochę chyba zły moment. Patrzmy niżej, ale coś czuję, że chodzi o tamte spalone książki, żebym zobaczył. Zaraz tam cofniemy się. Dobra, już. Samochód się spierniczył, jakiś wężek, elektryka do robienia, cała klima. Jezu, to nieźle się musiało rozwalić. Ale na razie jeździ, tak? Znaczy, lepiej takie rzeczy w sumie robić od razu, bo... Samochód, jak już się coś zepsuje, to później się może zepsuć jeszcze gorzej. Tym problem. A z tą pracą ten. Chcesz się pochwalić? Jaka? Bo nie wiem, czy pisałaś, jaka, czy nie? Sezonowa. Melduję, że znalazłem coś niepokojącego w pobliżu dolnego wejścia do jaskini. Ruszajmy. Dokładnie w tym miejscu znalazłem ten liścik, ale niestety niewiele mi mówi. Może ty dasz radę go odszyfrować? Liścik. No i dobra. Dajcie, może w końcu poczytam o tym tutaj.
Dobra, nikogo tutaj nie ma, dobra, to było, nikt nie pilnował wejścia, drzwi były otwarte, a w środku trafiłem na grupę topielców, gdzie się podziały renegaci. Renegaci musieli przeczuwać, że Roderick szykuje na nich obławę. Zabili zwiadowców i opuścili kryjówkę. Muszę poszukać jakichś wskazówek odnośnie ich aktualnego miejsca pobytu. Może w drugiej grocie Salvi zostawił jakieś ślady. A właśnie. Znaczy to tak, to wiem, ale do tej sezonowej mówiłaś. Czy jak? Od września praca sezonowa. Czy jak to? O, cześć diabeł. Siemanko, hej. Wszystko doczenie spalone. Salvi zadbał o to, by nikt nie zdobył przydatnych informacji. Jeden z strażników znalazł w pobliżu wodospadu liścik. Teraz znaleźć liścik tutaj. Muszę faktycznie chyba trochę tego się pozbyć. O, jest, w sumie znalazło się. I jak? Udało ci się wywnioskować coś z tego bełkotu? O Jezu. Schadzki błotniaków odbywają się tam, gdzie Till dostał to. Ale jedynie wtedy, gdy żadne ścibskie ścierwojady nie spoglądają. A. Gościu, nie, może być wtyką. List nie ma najmniejszego sensu. Ja się tu jeszcze rozejrzę, a wy sprawdźcie resztę jaskini. A, przy nasionach kwiatów, sortowanie? To chyba nie jest tak źle, co? Chociaż no, praca taka fizyczna trochę i 8 godzin, no to może faktycznie nie być tak fajnie. Dobra, co do Harry'ego, to na HBO są wszystkie części. Nice. Ale chciałem pograć w Harry'ego. Jeden strażników znalazł w pobliżu liścik, znalazłem notkę, z której wynika, że ktoś chce ze mną spotkać w miejscu, gdzie zabito Tila. To może być znak, o którym mówił Berto. Notka wspomina o ścibskich oczach. Zanim ruszę w kierunku tego miejsca, muszę się upewnić, że strażników nie będzie w pobliżu. Pozbyłem się strażników, mogę ruszyć na spotkanie. Mam nadzieję, że czeka na mnie Berto. Okej. Czyli udało się. Teraz tak, to było gdzieś tu niżej chyba, nie? Tutaj. Chodzą pogłoski, że w samych koszarach jest kilku zwolenników jego sprawy. Wolę nie sprawdzę, czy twoi towarzysze są jednymi z nich. Co tu się stało? Salvi zwęszył, że wokół kryjówki kręcą się zwiadowcy Rodericha. Przygotował chłopaków do wymarszu, poczekał do pochmurnej nocy i w ciągu kilkunastu minut kryjówka była już pusta, a zwiadowcy martwi. Zanim zapytasz, nie ma żadnej nowej kryjówki. Chłopaki stwierdzili, że to zbyt niebezpieczne, podczas gdy Roderick chce ich dorwać. Wszyscy rozeszli się po okolicy i każdy dostał dokładne instrukcje, co robić, gdy dostaną sygnał od Salviego. Brody cały czas próbuje go przekonać, że jestem zdrajcą. Nie wiem, jak długo uda mi się jeszcze pozostać niewykrytym. Okay. I możesz nas zaprowadzić do Salviego? W tym problem. Nikt nie wie, gdzie on jest. Udało mi się jednak poznać choć fragment planu Salviego. Miałem spalić wszystkie dokumenty z całej groty. Próbowałem przeczytać i wykraść, co się da. Ale oczywiście pojawił się Brody. Musiałem wrzucić wszystko do ognia. Udało mi się odratować później kilka niedopalonych strzępków. Wszystko wskazuje na to, że Salvi chce zaatakować winnicę. Strzępki dziennika, okej. Tyle, ile się da. A za skradzione towary wykupić transport, który pozwoli uciec mu z wyspy. Nie wiem jednak, która to winnica, ani kiedy planuje uderzyć. Cholera, ktoś się zbliża. Spróbuję dowiedzieć się czegoś więcej. Spotkajmy się w tym samym miejscu jutro w nocy. Dobra. Jak szybko spierdziela, ale chyba muszę poczekać, tak? Bo ktoś tu przyjdzie. Okej. Spotkałem Berto. Renegaci rozpierzchli się po wyspie i czekają na rozkaz Salviego do ataku. No i nic. Nie wiemy, która ma być jego celem. Ani kiedy ma się odbyć atak. Jedyny ślad to resztki dokumentów Salviego. Powinien wrócić do Oktawa, może uda im się coś ustalić. Czekajcie, jeszcze ten odpalony dokument.
Kopalnia jest zbyt dobrze strzeżona, a złoto zbyt ciężkie. Obrazy, biżuteria i wiekowe wino to dobry łup, nawet pomimo uszczuplenia skarbca przez konflikty braci. No to już wiadomo, który. Znika wynika, że Salvi planował zaatakować kopalnię złota, ale zmienił zdanie i postanowił ukryć winnicę rozdartą konfliktem braci. Udało wam się coś znaleźć? Niestety, wygląda na to, że zniszczyli wszystko, czego nie byli w stanie wynieść. Tobie poszło lepiej? Mam kilka informacji, które mogą okazać się przydatne. W takim razie ruszaj do Rodericha. My zajmiemy się ciałami i wrócimy do koszar. Idziemy do Rodericha chyba. No dobra, tylko jeszcze tutaj muszę się na następny dzień spotkać z tym gościem.